Dzień dobry. Zaczynam miksować zespół Dev Denied i wziąłem się właśnie za bębny. I jakiś czas temu w internecie znalazłem patent, który dotyczył wywalania przesłuchów blach z tomów i z werbla. Dotychczas ja osobiście używałem patentu z multipresorem, który działał w trybie expandera, gdzie w wysokich pasmach zapina się expander, a steruje się nim tym samym źródłem, ale z filtrowanym jakby dołem, który steruje tym expanderem. W każdym razie ten patent jest fajny, ale nie na tyle wydajny, żeby w takiej muzyce, powiedzmy, mocniejszej był wystarczający, dlatego jeszcze trzeba to potem wszystko bramkować, kombinować, żeby to jakoś działało. W każdym razie patent, który zobaczyłem ostatnio, jest na tyle fajny, że warto się nim podzielić. Od razu mówię, nie jest to mój patent, podpatrzyłem go gdzieś tam w internetach, ale być może komuś umknęło i dlatego go wrzucam, może komuś on się przyda. W patencie tym myk jest taki, że trzeba pierw zrobić gorzej, żeby potem było lepiej. I być może ktoś mnie skrytykuje za takie podejście do tematu, bo trochę popsuje, ale moim zdaniem, reasumując straty i zyski, mam werbel, którym mogę spokojnie operować, mogę go naprawdę głęboko kompresować i mogą się z nim dziać różne rzeczy. I jakby summa summarum jest myślę, patent bardzo w porządku. Po kolei. To jest mój werbel. Standardowe nagranie. Wiadomo, przesłuchy muszą być, muszą tam się znaleźć. Podczas nagrań ja ten werbel chyba troszkę gdzieś tam osłaniałem mimo wszystko, no ale no to jest życie. Zawsze tego hi-hatu troszkę będzie. Co trzeba zrobić? Kopiuję ten ślad. Nazwę ten ślad jakoś inaczej. Niech to będzie bleed cut na przykład. Kopiuję sobie ten ślad werbla. Ja tu mam póki co jeszcze wszystko w jednej sesji, bo to jest świeże po nagraniach. Jeszcze nie zdążyłem tego podzielić. Kopiuję sobie ten ślad. No i ni mniej, ni więcej mam ten sam ślad dwa razy skopiowany. Nic tu się jeszcze nie wydarzyło tak naprawdę. O, to jest mój obraz tego. O, to są te dwa ślady. Teraz na śladzie, który nazwałem Bleed Cut, który utworzyłem teraz, zapinam plugin, którego jakby celem jest odwrócenie fazy. Nie zrobiłem tu nic oprócz odwrócenia fazy. Teoretycznie, to jest cyfra, więc teoretycznie te dwa ślady powinny się ode mnie odjąć, bo są w przeciwfazie. Gra cisza. Czyli to jest jakby, robi to co trzeba. Teraz na kanale Bleed Cut zapinam jakiś kompresor. Niech to będzie kompresor jakiś logikowy. Taki kompresor, który jest szybki, ale nie koloryzuje sygnału w żaden sposób. Niech to będzie ten kompresor. Pierwsze co muszę zrobić to attack bardzo szybki, release bardzo szybkie. Potem ratio dość wysokie. Nie wiem ile, bo to też nie ma takiego znaczenia, ale dość wysokie. Absolutnie nie dotykamy gałki make-up. Ona ma być na zero. Ma być idealnie zero. Chodzi o to, żeby to, co wchodzi w kompresor, nie było w żaden sposób wzmacniane. I teraz gałką threshold jadę w dół, tylko muszę teraz słuchać tych dwóch śladów. I na czym patent polega? Chodzi o to, że kompresor jest bardzo szybko ustawiony, i release, i attack. Będzie ten kompresor reagował na te najgłośniejsze uderzenia werbla, na ten transient właśnie. I szybki attack po to, żeby od razu reagował, od razu ściskał ten werbel, i szybki release, żeby od razu odpuszczał. I patent jest taki, że tutaj mam cały czas to odwrócenie fazy zapięte na tym kanale. I zobaczcie, co się wydarzy w momencie, kiedy ten właśnie kompresor, na moment, gdy werbel jest uderzany, on go wycofuje automatycznie, bo nie jest to zmake-upowane, on ma go tylko wycofać na ten moment, kiedy jest uderzenie w werbel. I efekt jest taki, że wszystko, co jest niewycofane, się odejmie, czyli zniknie mi z nagrania. A to, co
zostanie wycofane, teoretycznie zostanie wycofane tylko na tym śladzie odejmującym, ale dzięki temu nie odejmie mi to niczego ze śladu tego głównego, który jest jakby tym moim głównym śladem, tym moim mainem. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu jest za krótko, muszę trochę dłużej go zostawić. Teraz efekt jest taki, że ten kompresor, teraz nie ma nic, prawda, bo wypiąłem. Jak jest kompresor, to w momencie ataku werbla ścisza ten sygnał, właśnie w tym miejscu, gdzie jest werbel, i znika mi wszystko oprócz tego uderzenia, jakby tego puknięcia. Ale myk jest też taki, że no, to jest zbyt agresywne, tak nie można tego zostawić. Więc za kompresorem zapnę equalizer. Ja lubię, bardzo uwielbiam wręcz. Fab filter i odfiltrujemy cały dół, bo nas interesuje wywalenie blach, a nie dołu z tego nagrania. Tutaj też trzeba posłuchać, gdzie jest to miejsce, gdzie już blachy są ciszej, a werbel jest jak najlepszy, tak? To jest taki kompromis, tak? Mam te dwa kanały uzbrojone, tak, w solo są. Puszczę teraz oryginalny werbel, bez żadnej obróbki, bo tu jeszcze nic się nie wydarzyło. I będę dodawał tego sygnału, który tutaj sobie zrobiłem. Oczywiście to wymaga doprecyzowania, dokręcenia. Ja teraz to pokazuję na szybko, ale pokazuję Wam ideę, jak to działa. Generalnie odwracanie faz na tych samych sygnałach to nie jest niczym dobrym. To, o czym mówiłem na początku, że muszę popsuć, żeby było lepiej. Ale zobaczcie, jak to działa finalnie. No jest duża różnica, tak? Teraz myk. Jakbym teraz to wyłączył i włączył bramkę, ja używam programu Trigger, ale używam go tylko teraz tutaj w trybie bramki, czyli mix jest na 0 i tu jest bramka włączona. Chodzi o to, że w momencie, gdy zapinamy klasyczną bramkę, to w momencie uderzenia w werbel, oprócz samego werbla, na otwarcie tej bramki mamy też blachy. I to też nie jest dobre, bo jak potem takie coś zmiksujecie, no to te blachy wyskakują strasznie w tych miejscach, gdzie jest werbel. To teraz posłuchajcie, jak to brzmi właśnie z tym patentem. Psst, jest ta blacha, nie? Na werblu. Teraz dam ten ślad. Jest dużo mniej tej blachy. Zmutuję. Teraz mogę naprawdę bardzo głęboko ten werbel sprocesować. Te dwa ślady idą mi na ten sam właśnie bus. Tutaj to jest bus numer 2. Idą mi tutaj razem. Jakieś tam na tym werblu wywalone są świszczące pasma, potem jest kompresor klasycznie, equalizer, gdzie jest wywalony tam jakiś środek około 400 Hz ponad. Troszkę, no takie, taka klasyczna korekcja, plus jakaś tam saturacja. Potem jest plugin, który bardzo lubię, to jest Fatter, on jest, to jest taki, on tak natłuszcza troszkę ten sygnał, zobaczcie. Bardzo lubię, takiego body daje. I ten werbel jest teraz mocno saturowany, jest mocno teraz skompresowany, a te blachy tak nie bolą, tak?
Tutaj mam na drugim, na trzecim śladzie mam blachy, sprężyny. I tutaj jest zrobiony patent, o którym mówiłem, z tym właśnie ekspanderem, który jest sterowany niższymi pasmami tego sygnału. Zobaczcie, o co tu chodzi. Generalnie, jak wyłączę, cisza, jakby w momencie po transjęcie wszystko jest wywalone, tak? Tutaj można sobie podsłuchać tego pasma, które wybrałem, tak? Tego mojego sterującego sygnału. Mogę sobie zmienić oczywiście. Jest to w ogóle świetny plugin, polecam. Tu jeszcze jest opcja wyboru sobie zewnętrznego źródła. Też często z tego korzystam. Już jest troszkę lepiej, mamy walone te niechciane jakieś tam blachy. Teraz potem jest kompresor z tym ustawieniem takim, się nazywa nuke, czyli wszystkie guziki wciśnięte naraz. Szybki release, szybki atak, po to, że ja nie chcę mieć tutaj transientu z tego śladu, chcę mieć po prostu sprężynę. I jakiś odfiltrowany dół pewnie, no dokładnie. Też są różne szkoły, bo niektórzy na przykład podbijają dół na sprężynie na werblu. No, każdy ma inaczej, ja wolę tak. No. I teraz ciekawostka, nie bramkuję tego werbla z dołu. Teraz może pokażę, jak robię sobie tutaj pogłos na tym werblu. Tu jest jakiś gain, dlatego że plugin, który jest następny, czyli jakiś pogłos Lexicona, on jest dość cichy, więc musiałem go wzmocnić, więc to jest tylko po to. Teraz tu jest patent. Jest zapięty expander na całości pasma, to jest też multipresor. I co ten expander ma mi robić? Generalnie jak go wyłączę, to ja jestem fanem pogłosu na werblu typu kombi, czyli zbramkowany pogłos. Jak go nie zbramkuję, to brzmi on tak. I no jest go bardzo dużo, on się tak ciągnie. I no tego oczywiście w nagraniu nie chcę mieć. Jakbym zapiął bramkę, to bramka ma ten swój próg zadziałania. Oczywiście są bramki, które mają takie jakby te kolano miększe trochę i jakby to się nazywa floor, czyli jakby takie wygaśnięcie tej bramki. W każdym razie nie mam takiej bramki i w zasadzie nie jest mi potrzebna, bo używam właśnie w tym celu expandera. Chodzi o to, że po uderzeniu expander, tutaj trzeba sobie release'em to ładnie znaleźć, wygasza mi ten werbel. O to w tym chodzi. Chodzi o to, że chcę mieć po prostu taką delikatną bramkę na końcu. To też będę dokręcał. Zobacz, jak mi to wyjdzie. Tu na końcu mamy plugin, który jakby bazę stereo kontroluje. Ja mam trochę tą bazę stereo na pogłosie ściśniętą, żeby ten pogłos nie latał mi po całym nagraniu, tylko żeby był bardziej na środku. Jest trochę bardziej do środka ściśnięte to wszystko. Tu jest jeszcze jakiś pogłos na całych bębnach i dwa kompresory, moje ulubione Niwy 33609. O, i telefon mi dzwoni. Świetnie. Tak, kochanie? Cześć. Właśnie nagrywam filmik. Jesteś na filmiku. Cieszysz się? Bardzo. A mogę do Ciebie dzwonić za minutkę, bo tu już kończę? Tak. Dobrze, dziękuję Ci. Love. Pa. Zawsze to samo. Zawsze. Nigdy nie będzie profesjonalnie. Nigdy się nie uda. Dobra. Oto moje bębny. W całości. Z blachami. Z pogłosami. Tak to wygląda. Pewnie te czasy tych pogłosów będę musiał porobić.
Pewnie będę musiał się pobawić jeszcze automatyką, w tym patencie z werblem. No generalnie to wszystko jest tak, że no, to wymaga dokręcenia, ale jakby patent jest istotny. Więc tak to się robi, tak to wygląda. Myślę, że jest to dość ciekawa opcja i warto spróbować. Dziękuję.